Witam, Rafał Buszek, zachęcam wszystkich do oglądania Asseco Resolve TV. Może zacznę od tego, że przyjeżdżając do Rzeszowa zawsze czuję się bardzo dobrze. Rzeczywiście spędziłem tutaj 5 pięknych lat, można powiedzieć od początków tej teraźniejszej Resowi, która wracała do Plus Ligi, bo to był pierwszy sezon, kiedy Plus Lidze, kiedy ja przychodziłem. Spędziłem 5 pięknych lat, udało mi się dołożyć swoją cegiełkę w zdobyciu pierwszego od kilkunastu lat medalu srebrnego Mistrzostw Polski, także na pewno wielki sentyment do miasta, do ludzi, do tej drużyny. Cieszę się, że jestem. No, jeżeli chodzi o mój powrót w ogóle do Plus Ligi, to rzeczywiście 2 lata temu po pewnych perypetiach stwierdziłem, że wracam do miasta, w którym mieszkam, czyli do Nysy, i będę kontynuował może taką trochę półamatorską karierę w Stali Nysa, gdzie zresztą zaczynałem swoje poważne granie. No, po tych 2 latach, no nie powiem, czegoś mi brakowało. Uważałem, że jestem jeszcze na tyle sprawny fizycznie, mentalnie, i że jeżeli pojawi się propozycja z Plus Ligi, to konkretna propozycja, która będzie niosła za sobą jakieś cele i jakieś ambicje, to z niej skorzystam. Pojawiła się oferta z Olsztyna, zadzwonił do mnie trener Krzysiek Stelmak i no i tak oto jestem z powrotem w Plus Lidze. Ciężko wyglądał dla nas dzisiejszy mecz. Olsztyn bardzo dobrze zagrywał, mieliśmy dużo problemów na przyjęciu. To było widać, że zrobili dużo asów na nas. I wygraliśmy ten mecz, bardzo cieszymy się i patrzymy w przyszłość pozytywnie. Jeżeli chodzi o Asseco Resowie, no to chyba nikomu nie trzeba tutaj tłumaczyć, szczególnie kibicom siatkówki, którzy doskonale się znają, że jest to klub topowy i to już nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jest klub, z którym się liczą naprawdę wielkie, wielkie marki. Grają duże nazwiska, skład jest szeroki, praktycznie pełny, więcej zawodników na europejskim poziomie w drużynie po prostu bić nie może. Wszyscy, którzy są, to naprawdę zawodnicy z wysokiej półki. Także na pewno ten mecz no, dla nas ciężki, dla nas mecz pełen nadziei, bo powiedzieliśmy sobie przed tym meczem, że my no, tak, na dobrą sprawę nic nie musimy. Chcemy pokazać niezłą siatkówkę, a okazało się, że w pierwszym secie pokazaliśmy antysiatkówkę i z tych założeń naszych nic nie wynikło. Dobrze, cieszy to, że umieliśmy wrócić, na hali Mistrza Polski do dobrej gry. No, dzisiaj niestety na Resowie nie wystarczyło, tak jak powiedziałeś, końcówki mają opanowane, końcówki grają bardzo dobrze. Kilka bloków, kilka wybloków i tak na dobrą sprawę trochę szczęścia też w końcówce, tak jak powiedzmy sobie ta piłka po taśmie. No, szczęście sprzyja lepszym, Resowia była dzisiaj zespołem lepszym i zasłużenie wygrała. No cóż mogę dodać, Maciek wkrótce powiedział prawie wszystko. Ja mogę dodać, że spotykaliśmy się dzisiaj z bardzo mocną drużyną. Gra mojego zespołu mnie cieszy, nie wywozimy stąd punktu. Troszeczkę zabrakło, żeby przynajmniej jeden punkt ugrać, ale drużyna Resowi po prostu w końcówkach było widać jej doświadczenie, tą przewagę siły nad nami i właśnie w tych ważnych momentach przechylili szale zwycięstwa na swoją korzyść, także mogę tylko pogratulować. Ja powiem odwrotnie jak Krzysiek. 3 gry mnie nie cieszy, ale mamy punkty. Więc o to chodzi w tym wszystkim i ogromnie się cieszę z tych punktów. Kończymy rok w lidze na pierwszym miejscu, to jest dla nas najważniejsze. Po ciężkim meczu na pewno w Budwie ważne było, jak chłopcy zareagują, to jest dosłownie 3 dni, więc praktycznie jesteśmy znowu bez treningu, ale myślę, że było poza 2 setem ok. Była walka, jeżeli ktoś się spodziewał, że będzie gładko, to się rozczarował. I na pewno takich spotkań, gdzie będzie
mecz set do 20 czy tam do 15. Takich nie będzie spotkań i takich nie ma. Jeszcze raz mówię, dla mnie najważniejsze są punkty i z tego się cieszymy. Mieliśmy swoje szanse, nie wykorzystaliśmy i Rzeszów udowodnił, że jest lepszym zespołem i tak można powiedzieć, że nas dobił. Wykorzystał te wszystkie sytuacje, takie ważne punkty zdobył, także zasłużenie wygrał. Nie muszę tutaj przekonywać nikogo, bo że kibice z Rzeszowa są mi bardzo bliscy, ponieważ z niektórymi mam cały czas kontakt, mimo że minęło już kilka lat. Mam tutaj dużo kolegów, przyjaciół, często wracam do Rzeszowa. Pozwala mi na to także moje hobby, którym jest wędkarstwo. Mam tutaj swojego przyjaciela, z którym za chwilę będę rozmawiał, bo był dzisiaj na meczu. Spotykamy się rok rocznie po kilka razy, także w Rzeszowie także bywam. Piękne galerie macie, w Olsztynie tego nie ma, ale powstaje nowa, można powiedzieć, miasto galerii. Także jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich kibiców, fanów Resowi. Do zobaczenia, myślę, w playoffach.